żołnierz trzyma ładunek prochowy. On się składał z około 10-12 gramów prochu w kuli. Powrót, jeszcze raz to samo. Na komendę przyłóż się, żołnierz odwracał karabin, odciągał na drugi ząb ten kurek, gdzie zdawał się krzemień, który uderzał w tutaj ponewki i zrobił taki rykot. To było ważne, aby żołnierz odpowiednio się trochę rozstawił tymi nogami, ponieważ nie wiem, czy Państwo mieli doświadczenia strzelania kulami, podczas strzelania kulą, my strzelamy samym prochem. Generalnie zdarzyło mi się strzelać dwóch ładunków naraz. Tak, dobra, bierz ją! Do góry po prostu, a trzymać dla bezpieczeństwa. Nie wiem, jak będzie instalacyjnie na przykład. No to lewo zwrot. Z lewej nogi. Marsz. Stój, wrót. Wrót. Pi. Na tej zasadzie, to jest kombo. Ja żywo po. Straszne, współczuję. Chłopaki tam pokażą, pokaż medycyny. To koszy odłóż, chodź. Widzę, że jest wekwiczny. Polski oręż, także to jest wekwiczny. Lewa. Uwaga! Jeżeli mówimy o powstaniu kościuszkowskim, to najczęściej właśnie kojarzymy z kosynierami, oddziałami nieregularnymi, które jakby niemalże przed bitwą, przed walką były szkolone. Oficerowie uczyli maszerować. Niespodziewanie Prusacy podeszli, ale tylko zwiad pruski, który się wycofał. Jak Państwo widzą, lewą flanką przemieszczają się oddziały pruskie, ostrzeliwane przez wojska regularne. Proszę zauważyć, że po każdej salwie dym snuje się po polu. Gdzie były kobiety, dlatego nie widziałem tutaj ze strony Polaków, czy się z muszkietu, żeby troszeczkę zmiękczyć przeciwnika. Takie masowe salwy robiły sporo szkód. Wycofali się z niewielkimi stratami, pozbierali rannych.
A tutaj szykuje się pojedynek strzelec, czyli... Czyli obydwie strony będą się ostrzeliwać, żeby troszeczkę przeciągnąć. Myliłem się. Atak na bak. No, jeżeli został trafiony, albo amputacją kończyny. Jeżeli została trafiona, jeżeli zostało trafione z korpus, to taki ranny miał naprawdę niewielkie szanse. No nic. Pierwszy z wielu kilometrów. Zakopułami się do obozu ucieka. Jedynie regularny ostrzał odpór daje. Tylko dzięki temu, że skuteczność tych muszkietów nie była duża, nie było aż tak straszliwych. Niestety nie zdążyły zarekwirować wystarczającej ilości łodzi. Nieraz ognia, także zapraszam Państwa do obozu. Gorące brawa.